Witam wszystkich joginów. Stańcie na środku maty Tadasana. Stopy na szerokość bioder lub minimalnie szerzej. Proste kolana, otwarta klatka piersiowa, wydłużony kręgosłup. Patrz przed siebie, barki daleko od uszu. Wyciągnij teraz ręce w górę, chwyć się za łokcie i skieruj łokcie jak najwyżej do sufitu. Poczuj przestrzeń w bokach ciała, poczuj przestrzeń z przodu ciała. I teraz trzymając kolana i uda napięte, pochyl tułów. Patrz przed siebie, wyciągaj przedramiona przed siebie. I teraz pochyl luźno plecy, pochyl luźno głowę. Poczuj, czy równomiernie dociskasz stopy, czy nie jesteś jedynie napięta, więc przejdź troszeczkę bardziej na przody stóp. Postaraj się nie uginać kolan. Zupełnie rozluźnij szyję. I zmień spod łokci na przeciwny. Postaw teraz dłonie na ziemi. Jeżeli musisz, to zegnij kolana. Jeżeli nie potrzebujesz zgiąć kolan, to trzymaj nogi proste. Wydłużaj klatkę piersiową daleko przed siebie. Cofaj szczyt ramion, cofaj łopatki. A teraz złap za tyły nóg. I rozszerzając łokcie, leciutko się przyciągnij. Jeszcze raz pełen skłon w Uttanasanie. I z wdechem wyprostuj plecy, popatrz przed siebie, postaw dłonie na ziemi. I teraz przenieś ręce na biodra. I podnieś tułów do góry. Stań w Tadasanie z nogami razem. Uttanasana, jeszcze raz. Wydłuż ramiona do sufitu. Trzymaj swobodną szyję. Wyciągnij ręce przed siebie. Pójdź klatką piersiową jak najdalej do przodu. I oprzyj czubki palców na ziemi. Jeżeli potrzebujesz, ugnij nogi w kolanach. Celem jest wydłużenie kręgosłupa, więc zadbaj o to, żeby jak najdalej pójść teraz mostkiem do przodu. Wklęsłe górne plecy. A teraz ugnij powoli kolana. Połóż brzuch na udach. Chwyć za tyły nóg. I ponownie wyprostuj kolana, starając się, by brzuch i uda były sklejone ze sobą. Głowa luźno opuszczona. Wdech, popatrz przed siebie, ustaw ręce pod barkami. Teraz ponownie zegnij kolana, tak żeby całe nadgarstki postawić na ziemi. Cofnij stopy i przejdź do psa z głową w dole. Stań mocno napięta. Przenoś ciężar ciała do tyłu.
Adho Mukha Virasana, kolana szeroko, paluchy połączone, pośladki posadź na piętach, wyciągnij ręce w dół, oprzyj głowę. Wróć do psa z głową na dół. Wycofaj ciężar ciała. I teraz prawą nogę podnieś jak najwyżej do góry, utrzymując biodra na tej samej wysokości. Stopa pionowo palcami skierowana w dół. Proste obie nogi w kolanach. Biodro, zegnij kolano, sięgnij kolanem jak najwyżej do sufitu. I z wydechem opuść nogę z powrotem na matę. Lewa noga teraz do góry, biodra na jednej wysokości, kolana proste. A teraz uginasz kolano i otwierasz biodro, sięgając kolanem jak najwyżej do sufitu. I postaw stopę na ziemi. Podejdź teraz rękami w stronę stóp. Na chwilkę zatrzymaj się w Uttanasanie. I przekładając dłonie na biodra, podnieś tułów do góry. Padasana. Staniemy ze stopami razem. Uniesiemy ramiona ponad głową i na wydechu wejdziemy do Uttanasany. Teraz ręce są pod barkami, plecy proste. Jeżeli możesz, trzymaj proste kolana, jeżeli nie, trzymaj kolana ugięte, ale ważne, żeby tłów się wydłużał. Stań stabilnie i teraz uwaga, prawa noga sięga w tył. Sięgaj piętą jak najdalej do przeciwległej ściany. Niech ona mniej więcej wyląduje na wysokości biodra. Jednocześnie wyciągasz mostek do przodu. I z powrotem noga wraca. Jeżeli możliwe, trzymasz kolana proste, jeżeli nie, to ugięte, ale wydłużasz plecy, wydłużasz przód ciała. I teraz lewa noga sięga w dal. Mocno wydłużasz piętę. Mniej więcej tył nogi równoległy do maty. I wracasz. Ponownie oprzyj dłonie na biodrach. Podnieś tył do góry i wróć do Tadasa. Ponownie zaczniemy od Uttanasany, czyli wyciągniemy tułów do przodu, oprzemy czubki palców na ziemi, wydłużając kręgosłup, w razie potrzeby kolana ugięte. I teraz uwaga, prawa noga w tył, lewa ręka jest w linii z lewą stopą. Teraz wydłużasz mocno prawą piętę, ale jednocześnie obracasz stopę palcami do przodu. Powoli przekładasz rękę na biodro i starasz się odkręcić tułów, tak żeby stanąć w Ardha Chandrasanie. Dalej trzymaj nogę w dole ugiętą,
Podnoś prawy bark, prawy łokieć. Jeżeli możliwe, wyprostuj ramię do sufitu i wyprostuj kolana. Oprzyj z powrotem dłoń, oprzyj prawą stopę. Druga strona. Teraz lewa pięta będzie się wydłużać do tyłu. Prawa ręka mocna na ziemi, linii z prawą stopą. Powoli odkręcasz udo, otwierasz biodro. Palcami stopy kierujesz na bok. I teraz starasz się przełożyć rękę na biodro i odkręcić klatkę. Jeżeli czujesz się stabilnie, to wyprostuj rękę i wyprostuj nogę. I wracasz Uttanasana. Adho Mukha Svanasana. I Adho Mukha Virasana. Chwilę teraz rozluźnij ramiona. Pozwól całemu ciału opaść do maty. Ponownie ustaw ręce przed sobą, podpierając się pod myśliw. Usiądź teraz ze skrzyżowanymi nogami w Svastikasanie. Oprzyj prawą rękę na ziemi, wyciągnij lewą rękę w górę, wyłóż obydwa boki tułowia. I wróć, teraz lewa ręka podparta, prawa ręka wydłuża się ponad głową. Do góry i zmień skrzyżowanie nóg na przeciwne. I jeszcze raz oprzyj prawą rękę, wydłuż się prawą stronę. I w przeciwną. I wracasz. I teraz ręce wsparte, rozluźnione na kolanach. Proste plecy, przymknij oczy. Wydłuż teraz szyję w prawo. I w lewo. I jeszcze raz w prawo. I w lewo. Na dół, opuść brodę do mostka.
i trzy kółka głową w jedną stronę. I trzy w drugą. I barki w górę i w dół. W górę i w dół. I jeszcze raz w górę i w dół. Połącz dłonie na mostku, mostek otwarty. I dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia na kolejnej sesji.